Należy do grupy badawczej, która zajmuje się otrzymywaniem i badaniem materiałów żelowych. Żele to trójwymiarowe struktury usieciowanego polimeru, które zawierają w swojej strukturze duże ilości rozpuszczalnika. W przypadku hydrożeli tym rozpuszczalnikiem jest woda, dzięki czemu takie materiały posiadają właściwości zarówno ciał stałych, jak i cieczy. Często też klasyfikowane są jako materiały inteligentne. Ich inteligencja objawia się tym, że ulegają odwracalnej zmianie objętości lub kształtu pod wpływem działania czynnika środowiskowego. Materiały te można otrzymywać w skali nanomikro, w postaci nanomikrożeli, w postaci cienkich warstw na powierzchniach przewodzących, jak również w skali makro. Prowadzone przez nas badania mają charakter zarówno podstawowy, jak i aplikacyjny. Specyficzne właściwości nadawane są poprzez modyfikację struktury takich materiałów, dzięki czemu możemy ukierunkować ich zastosowanie. Możliwe jest na przykład otrzymanie materiału, który będzie miał odpowiednie właściwości mechaniczne, będzie miękki, a jego przewodnictwo będzie liniowo zależało od wydłużenia. Taki materiał może być zastosowany jako naskórny czujnik ruchu. Innym przykładem jest zastosowanie żeli do konserwacji dzieł sztuki. Takim materiałem jest nanokompozytowy organożel, który służy do usuwania destrukcyjnej masy woskowo-żywicznej z odwrotu obrazu i przywraca im pierwotne barwy.